Cześć wszystkim! Witajcie 10 marca, czyli w dniu wyników konkursu na intro. Bez przedłużenia zaczynajmy! Prezentują się wyniki konkursu. Chcę zaznaczyć, że to, że dałam jakieś prace na wyróżnienie, to nie znaczy, że one są jakieś brzydkie. Nie chcę nikomu zepsuć dnia po tym filmiku. Bardziej chodzi o to, że niektórzy zrobili coś na wyższym poziomie, a inni na niższym. Ale każdy z tych inter ma taki swój urok. Ja miałam problem z wybraniem miejsc, dlatego też te miejsca, można powiedzieć, że naprawdę są bardzo przemyślane. Ale najważniejsza zasada, będę używać nie tylko intra z pierwszego miejsca, ale będę używać intro i z trzeciego, i z drugiego, i z pierwszego. A oczywiście, tak jak obiecywałam, dostaną zwycięzcy nagrodę. Za wyróżnienie też jest nagroda, żeby nie było. Ja jeszcze te osoby otaguję, żeby właśnie było wiadomo, kto jest na podium.